Chciałem na samym początku tak troszeczkę Państwa wprowadzić jakby w tę tematykę depresji, bo głównie będziemy mówić o depresji, o zespole depresyjnym. I tak naprawdę zespół depresyjny może pojawić się w każdym wieku, bez względu na płeć, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny czy miejsce zamieszkania. Tak naprawdę w chwili obecnej, jeżeli chodzi o epidemię związaną z koronawirusem, no to wiecie Państwo o tym doskonale, ja o tym mówiłem w trakcie pierwszego webinarium, że ten okres izolacji społecznej no nie sprzyja zdrowiu psychicznemu nastolatków i coraz więcej wychodzi takich badań, które pokazują, że nawet 50% nastolatków przebywających w okresie zdalnej edukacji w czasie epidemii COVID-19 przejawia objawy obniżonego nastroju, w tym także depresji. To, co chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli na tu i teraz, to jest przede wszystkim to, że najczęściej... Najczęściej... Synku, wyślij tą kartę pracy z... Musi Pani wyciszyć mikrofon. No, muszę sam to zrobić. Bardzo tylko proszę... Wyciszenie mikrofonów, bo jak ktoś ma włączony mikrofon, to też słychać w trakcie naszego spotkania. Więc to, co chciałem powiedzieć na samym początku, to, że najczęściej epizody depresyjne poprzedzają różnorodne wydarzenia życiowe, zwykle o takim ujemnym charakterze. Najczęściej to jest przede wszystkim uczucie straty jakiejś bliskiej osoby. To może być oczywiście też utrata zdrowia, jakieś niepowodzenia szkolne, właśnie przedłużający się ten okres izolacji, czasem jakieś przeprowadzki lub konflikty na tle relacji, czy to rodzinnych, czy też takich relacji rówieśniczych. Oczywiście zespół depresyjny, o którym będę mówił, może doprowadzić do różnorodnych problemów. Przede wszystkim będziemy uwzględniać takie problemy typowo szkolne, o których też Państwu powiem. Są oczywiście trudności w relacjach rówieśniczych, mogą się pojawić też myśli samobójcze, o których też Państwu tutaj będę mówił, i taka tendencja do tego, że występują zachowania autoagresywne, w tym okaleczanie się, o którym też troszeczkę jakby tutaj Państwu wspomnę, żeby pokazać, jaka jest główna taka funkcja tych zachowań. Więc obecnie szacuje się, że w Polsce na zespół depresyjny może chorować nawet 1,5 miliona osób. Na całym świecie takich osób, które przejawiają różne objawy depresji, może być nawet 350 milionów. Tak naprawdę najwcześniejsze przypadki, z jakimi ja się spotkałem w swojej praktyce, to były dzieci już 8-letnie, choć dochodzą do mnie takie sygnały, że tą depresję rozpoznaje się już w przypadku nawet dzieci 6-letnich. Oczywiście ona swoją formą oraz przebiegiem różni się od takiej typowej depresji u osób dorosłych czy u nastolatków, ale o tym będę mówił Państwu jutro, kiedy będzie spotkanie poświęcone dla rodziców uczniów klas 1-3. Jeżeli chodzi o leczenie depresji, to także powiem Państwu o psychoterapii depresji, jak to wygląda, z jakich aspektów taka psychoterapia się składa, w jaki sposób się pracuje z osobą w depresji, jakie kroki oczywiście trzeba też podjąć. Opowiem też Państwu troszeczkę o lekach antydepresyjnych, bo tak naprawdę tą depresję leczymy na dwa sposoby. Po pierwsze, przy epizodach takich łagodnych, to wystarczy psychoterapia. Najczęściej pracuje się tutaj protokołem poznawczo-behawioralnym, czyli pracujemy na myślach i na zachowaniu danej osoby. Okres terapii trwa wtedy od 3 do 4 miesięcy, no czasem trochę dłużej, tak, w zależności od tego, jak silne jest nasilenie. Natomiast w pozostałych przypadkach, kiedy pacjent czy nastolatek ma takie objawy umiarkowane czy ciężkie, no to tutaj wspieramy się jeszcze farmakoterapią, i która też jest jakby no w dzisiejszych czasach na dość wysokim poziomie, i to jest także jedna z takich skutecznych metod leczenia obniżonego nastroju czy depresji. I teraz zobaczcie Państwo, to co chciałem powiedzieć tutaj w tym momencie jest bardzo istotne, ponieważ chciałbym, tylko muszę to jeszcze stryknąć,
że powiedzieć o takich klasycznych uwarunkowaniach związanych z zespołem depresyjnym, czyli co generalnie powoduje nasilenie tych objawów. Mówiliśmy na samym początku przede wszystkim o okresie izolacji społecznej i o różnych czynnikach takich psychospołecznych, jak na przykład utrata bliskiej osoby. Generalnie utrata bliskiej osoby jest jednym z takich bardzo często występujących czynników, który rozpoczyna epizod depresji. Natomiast przede wszystkim też w kształtowaniu się tego problemu ze zdrowiem psychicznym mają też duży wpływ geny, czyli kwestia genetyki. Przede wszystkim musicie sobie Państwo uświadomić, że depresja nie przejdzie komuś w momencie, kiedy on zacznie wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi, pójdzie pobiegać, popływać na basenie, bo jest to choroba, która dotyczy naszego mózgu. Konkretniej mówiąc, w mózgu poblokowane są neuroprzekaźniki odpowiedzialne za produkcję endorfin i dopaminy i czasami jedynym sposobem, żeby uruchomić ten układ dopaminergiczny, jest podanie leków antydepresyjnych, które po prostu uruchomią w sposób taki farmakologiczny ten układ do tego, żeby on produkował hormony szczęścia, które w dalszej perspektywie mogą doprowadzić do poprawy nastroju i lepszego samopoczucia. Więc przede wszystkim, jeżeli ktoś zgłasza się do psychologa czy do psychoterapeuty, to zawsze na samym początku prowadzimy wywiad diagnostyczny i staramy się zauważyć takie czynniki, które mogły po pierwsze doprowadzić do rozwoju depresji, a po drugie będą nam utrudniały proces zdrowienia. Więc przede wszystkim, tak jak do mnie trafiają pacjentki, głównie w wieku od 13 roku życia do 19, to część z tych kobiet, dziewczyn, nastolatek, które do mnie trafiają, ma już genetycznie przekazane skłonności do zachorowania i często zdarza się tak, że po prostu mama nastolatki zmagała się w swoim życiu lub zmaga się do chwili obecnej z depresją. Więc te czynniki genetyczne, w tym dziedziczenie, są dość istotnym czynnikiem wpływającym na uwarunkowania zespołu depresyjnego. Tak samo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o matki. Są takie badania, które pokazują, że jeżeli ojciec choruje na depresję, także dziecko wtedy jest bardziej narażone na występowanie tego problemu ze zdrowiem psychicznym. Oczywiście bardzo duży wpływ mają też niekorzystne czynniki środowiskowe. Najbardziej to taka przemoc psychiczna, fizyczna, emocjonalna, porzucenie, taka izolacja nadmierna, brak relacji z dzieckiem, gdzie nie są zaspokojone jego podstawowe potrzeby, w tym potrzeba bezpieczeństwa, także jest takim czynnikiem, który bardzo często wywołuje epizod depresyjny. Oczywiście wszelkie wydarzenia o takim negatywnym charakterze psychospołecznym, jak konflikty w rodzinie, rozwody rodziców, zerwanie związku, relacji, czy jakaś nieprzeżyta żałoba, także mogą doprowadzić do powstawania objawów depresji. I teraz spróbujmy przyjrzeć się troszeczkę tym czynnikom, które utrudniają proces leczenia. Ja postaram się tutaj Państwu troszeczkę opowiedzieć, tak z mojej perspektywy, jak pracuję w gabinecie z osobami, które się mierzą z depresją, jakie najczęściej czynniki mi jako psychologowi utrudniają ten proces zdrowienia. Więc przede wszystkim wysoki poziom taki, jak już Państwu powiedziałem, przemocy psychicznej lub emocjonalnej. To takie zaniedbanie, nieobecność rodziców, brak takiego wsparcia, poczucia akceptacji, takich pozytywnych informacji zwrotnych ze środowiska, to jest jeden z takich najczęstszych czynników, który utrudnia proces zdrowienia. A proszę mi uwierzyć, że rodzice potrafią w stosunku do tych dzieci, które chorują na depresję, być naprawdę okrutni. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że rodzice siłą z łóżka ściągają dziecko, przytrzymują, stosują jakąś formę przemocy takiej psychicznej, że rozwalają przedmioty w domu tego nastolatka, tak, wyzywają, przeklinają, nadużywają alkoholu. Na pewno takie czynniki bardzo utrudniają proces zdrowienia, ponieważ cały czas to dziecko doświadcza takiego chronicznego, przewlekłego stresu, który w żaden sposób nie będzie mu pomagał leczyć się.
też coraz częściej mamy takie przypadki, gdzie depresja jest związana z tym, że dzieciaki boją się robić coming out, czyli kwestie dotyczące ich orientacji seksualnej. Można powiedzieć, że to też jest jeden z takich czynników, kiedy dziecko się izoluje, jest takie wycofane, nie ma siły, poza tym boi się powiedzieć rodzicom o swoich preferencjach czy upodobaniach. I to także wielokrotnie jakby blokuje taki proces zdrowienia. Tak samo jak nadmierne takie wymagania, standardy ze strony rodziców, którzy są tacy bardzo sztywni, nie są tacy elastyczni, skupiają się bardzo mocno na zasadach, obowiązkach, stosują takie formy nadużycia emocjonalnego. Także są to czynniki, które bardzo często zatrzymują ten proces zdrowienia. Wręcz mogę powiedzieć, że jeżeli ten czynnik w środowisku nie zostanie wyeliminowany, to ta osoba z tą depresją będzie sobie bardzo słabo radzić. Najczęściej, takie mam tutaj przypadki też w gabinecie, że jak dokonana jest pewna interwencja i zmiana tego czynnika środowiskowego, to w przeciągu miesiąca, półtora miesiąca, nawet z takich ciężkich epizodów, te objawy depresyjne zdecydowanie się cofają. Więc na pewno tutaj odpowiednia postawa ze strony rodziców, akceptacja, takie zrozumienie też problemu, nie wypieranie go, może pomóc w pracy terapeutycznej. Oczywiście też wszelkiego typu problemy w szkole i taka presja osiągnięć, która czasem jest narzucana na nastolatków, to jest też jeden z takich dość mocnych czynników, który utrudnia proces zdrowienia. Nie wiem, jak to jest u Państwa w szkole rozwiązane, mogę tylko podzielić się własną praktyką, bo też pracuję jako psycholog w szkole. U nas jest to w szkole w taki sposób rozwiązane, że jeżeli ktoś, jakiś uczeń ma postawioną diagnozę przez psychiatrę depresji, jest na lekach, uczestniczy w terapii psychologicznej czy w psychoterapii depresji, no to wtedy też my stosujemy w szkole pewne formy wsparcia i pomocy temu dziecku. Na przykład jak pojawiają się duże takie nieobecności, no to nauczyciele na przykład starają się zrozumieć tę perspektywę. Też im jakby staramy się to w zespole psychologiczno-pedagogicznym jakby włożyć do głowy, że będą, że nie mogą tak dużo oczekiwać od osoby, która przyjmuje leki i ma problemy z koncentracją i ze skupieniem uwagi, bo to jest jeden z takich typowych objawów, który występuje w depresji. Więc to już jest kwestia zawsze indywidualna. Najlepiej, jeżeli te oddziaływania są zarówno na płaszczyźnie gabinetowej, rodzinnej, ale także szkoła jest o tym poinformowana, wtajemniczone są osoby takie jak psycholog, wychowawca klasy, dyrektor i wtedy można zaplanować odpowiednie formy pomocy i wsparcia, na przykład wydłużenie czasu na odsyłanie prac domowych, może jakieś troszeczkę mniejsze wymagania z poszczególnych przedmiotów, które szczególnie sprawiają dużą trudność. Wtedy jakby ten proces zdrowienia jest bardziej taki transparentny, ale też zdecydowanie szybciej i lepiej przebiega. No i teraz skupmy się na tych objawach depresji, czyli będę mówił Państwu o objawach epizodu dużego depresji według ICD-10, czyli klasyfikacji chorób psychicznych. I pamiętajcie Państwo, że każdy z tych objawów, o których będę mówił, musi się, może nie każdy, ale większość z tych objawów, żebyśmy mogli rozpoznać ten zespół depresyjny, musi się utrzymywać u danego nastolatka przez przynajmniej 2 ostatnie tygodnie, przez większą część dnia lub przez cały czas. I teraz jakie są te objawy, tak? Bo to jest szczególnie dla nas takie interesujące. Przede wszystkim obniżenie nastroju. Jest to poczucie takiego niesłychanego, trudnego wręcz do pokonania smutku i przygnębienia, poczucie, że życie straciło swój sens, swój urok. Można powiedzieć, że nastolatkowie na początkowym fazie w początkowej fazie zdrowienia nie potrafią określić, co wywołuje w nich smutek i przygnębienie. Ja się często pytam, od czego zależy na przykład twój nastrój w ciągu dnia, czy ty masz jakiś wpływ na ten nastrój. Tu dopiero na terapii nastolatkowie dowiadują się, że ten sposób myślenia, który im towarzyszy,
można zmieniać, zmodyfikować i że nie każda myśl, która pojawia się jej w głowie, jest od razu prawdą o nich, bo często nastolatkowie w depresji mają bardzo negatywny sposób myślenia, który dotyczy ich samych. Uważają, że są beznadziejni, głupi, niepełnowartościowi, że do niczego się nie nadają, że nic nie potrafią zrobić. Oczywiście jak z tym pracować, z tymi myślami, też Państwu powiem w późniejszej części, kiedy będę skupiał się już na psychoterapii depresji. Więc przede wszystkim musi być to smutek i w początkowej fazie najczęściej tak jest, że nastolatek nie jest w stanie określić, co ten smutek u niego wywołuje. Najczęściej mówi, że on pojawia się bez przyczyny i bez powodu, że to są takie momenty w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, kiedy zaczyna być smutny, jest przygnębiony, zdarzają się takie momenty, kiedy płacze, czuje się taki bezradny i nie potrafi określić przyczyny, która wpływa na ten obniżony nastrój. Bardzo często też ten smutek i przygnębienie, szczególnie u takich nastolatków w wieku 13-14 lat, jest przykryty inną emocją. Mam tutaj na myśli złość i ta złość jest bardzo często widoczna. To znaczy, że u nastolatków utrzymuje się taki nastrój drażliwy. Mówi się na to depresyjno-dysforyczny, taka drażliwość, czyli denerwują go wszystkie rzeczy, które wcześniej go nie denerwowały. To, że spadnie długopis, to, że nie wiem, na przykład kolega coś powie do niego, nie zrozumie żartu, jakiś komentarz ze strony rodziców, jakieś piski, hałasy, odgłosy z zewnątrz, wszystko po prostu irytuje, drażni, wkurza. I tutaj jest taka tendencja do takich wybuchów złości, czyli nastolatkowie są tacy wybuchowi, agresywni. Ta agresja przejawia się przede wszystkim w relacji z rodzicami pod postacią różnego typu kłótni, konfliktów, gdzie często są pretensje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę i też duże niezrozumienie dla problemu, z którym zmaga się ta osoba. Oczywiście też smutek jest taką emocją, o czym Państwo też powinniście wiedzieć, która obniża nasz napęd. To znaczy, że smutek pozbawia nas energii. Czujemy się tacy bez sił. Jesteśmy ciągle zmęczeni. Nie chce nam się nic robić. Zdarzają się takie przypadki, że na przykład dziecko leży przez tydzień czy dwa w łóżku i nie wstaje praktycznie w ogóle z tego łóżka. I dopiero wtedy, kiedy rodzice dowiadują się od kolegi lub koleżanki, że ma myśli samobójcze, to zaczynają reagować. No tutaj jakby wtedy, no to już jest, tak jakby można powiedzieć, bardzo późno ta reakcja. Dobrze, że ona w ogóle jest, natomiast no trzeba reagować wcześniej. Jeżeli pojawia się taka drażliwość, wszystko irytuje, ciągle są takie wybuchy złości, gniewu, no to trzeba by było się tutaj przyjrzeć temu, czy ta drażliwość w połączeniu z innymi objawami, o których za chwilę powiem, nie jest przypadkiem początkiem jakiegoś epizodu depresji. Oczywiście też w zespole depresyjnym jest tak, że tracimy taką naturalną zdolność do odczuwania przyjemności i cieszenia się rzeczami, które wcześniej sprawiały nam radość. Czyli tak jak już mówiłem, smutek nas wycofuje, siedzimy tylko w swoim pokoju, nie chcemy nawiązywać żadnych relacji. Nasza aktywność skupia się tak naprawdę wokół trzech rzeczy. Spania, udziału w lekcjach albo też i braku udziału w tych lekcjach i aktywności w przestrzeni internetowej, bo tam nastolatkowie cały czas poszukują takich sposobów na poprawę swojego nastroju i samopoczucia. Więc najczęściej, jeżeli dziecko było aktywne, wychodziło z domu, spotykało się z kolegami, wychodziło gdzieś na boisko, gdzieś na spacery, no to często jest tak, że w tym epizodzie depresyjnym ta aktywność spada praktycznie do minimum i wykonywanie takich podstawowych czynności dnia codziennego, jak wstanie z łóżka, ubranie się, umycie, czy nawet wyjście z domu, jest bardzo dużym wyzwaniem, który można porównać do takiej wyprawy na Mount Everest przez osobę, która nigdy się nie wspinała. Ci nastolatkowie są wyczerpani i jakby oni myślą w ten sposób, że jeżeli będą leżeć w łóżku, będą mniej aktywni, to prędzej czy później odpoczną na tyle, że ten depresyjny nastrój im przejdzie. No niestety jest to takie błędne myślenie
właśnie jednym z takich początkowych aspektów pracy w ogóle z nastolatkiem będzie uruchomienie go, czyli zwiększenie jego aktywności w ciągu dnia, o czym za chwilę Państwu powiem. Wracając jednak do tego negatywnego sposobu myślenia, to on dotyczy najczęściej trzech rzeczy. Nastolatek uważa, że jest beznadziejny, głupi, że nie zasługuje na nic dobrego, czuje się ciężarem dla innych, ma też takie poczucie, że lepiej by było na przykład rodzinie, gdyby go nie było. Dodatkowo świat, który go otacza, jest szary, ponury, czarno-biały, beznadziejny. Generalnie nic nie sprawia mu przyjemności, nic go nie cieszy, a przyszłość kształtuje się najczęściej w ciemnych barwach lub w ogóle jej nie ma. Czyli jakby oprócz takiego wycofania, utraty odczuwania przyjemności, redukcji jakby takich aktywności w ciągu dnia, pojawia się też bardzo negatywny sposób myślenia i można to porównać do czegoś takiego, że do mózgu nastolatka, tak jak bęben w pralce, wirują w tym mózgu cały czas negatywne myśli na temat tego, co on robi. Przykładowo rozwiązuje zadanie z matematyki, coś mu się nie uda i idzie już taka negatywna myśl. To głupie zadanie, nie będę go robił, zresztą w ogóle nie ma sensu się starać. To, że nie zrobiłem tego zadania, oznacza, że jestem beznadziejny i do niczego się nie nadaję. I tak najczęściej jakby ta negatywna wizja samego siebie i tego, co otacza tą osobę, jest takim częstym objawem towarzyszącym w trakcie pierwszych konsultacji, w trakcie pierwszej takiej pracy terapeutycznej. Oczywiście też są pozostałe objawy, o których chciałem Państwu powiedzieć, tak żebyście mieli Państwo szersze spojrzenie na ten problem. Oczywiście też czasami zdarza się takie nadmierne, toksyczne wręcz, silne poczucie winy. To już mówiłem, że nastolatek uważa, że jest niepotrzebny, czuje się ciężarem, ma wrażenie, że niezależnie co by robił, to i tak sprawia problem. Nie wie, co musiałby zrobić, żeby odkupić wszystkie swoje winy. Czyli nawet jeżeli wydarzy się sytuacja, w której on winy nie ponosi swoim zachowaniem, to i tak nastolatek potrafi zinterpretować tą sytuację w taki sposób, że to jest jego wina, że on sobie nie dał rady. Jakby kompletnie nie dostrzega się w tym zespole depresyjnym jakichś takich czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na daną sytuację, tylko jest to takie uwikłanie samego siebie, czyli ta perspektywa patrzenia nastolatka jest bardzo wąska. Można to porównać do takiej historii, że tak jak ja mam tutaj okulary i jak się rozglądam, to widzę wokół siebie różne rzeczy, to nastolatek zakłada takie okulary, które są pomalowane na czarno, takie czarno-białe i ma tutaj takie klapki na oczach, że jego perspektywa jest taka bardzo wąska i bardzo negatywna. Oczywiście jest też niska samoocena, spadek zaufania do samego siebie, poczucie takiej beznadziejności, poczucie, że jest się gorszym, bezwartościowym. Jest taka skłonność do tego, żeby bardzo negatywnie o sobie myśleć i krytykować się w sposób taki dewaluujący za wszelkie nawet najmniejsze przewinienia. Jakby tutaj jest takie myślenie zero-jedynkowe. Jeżeli coś mi się nie udało, to znaczy, że jestem beznadziejny. Nie ma takiej elastyczności w tym myśleniu. No i teraz przejdziemy do tego wątku, który bardzo jest taki częsty u nastolatków w depresji, czyli myśli samobójcze lub myśli o śmierci i umieraniu. Oczywiście będzie tutaj taki za chwilę kawałek, gdzie ja trochę szerzej o tych myślach powiem, samobójczych. Natomiast powiem Państwu tak, na pewno to jest taki objaw, którego w żaden sposób nie można bagatelizować. I myśli samobójcze mają różne poziomy. Najczęściej, jeżeli jest epizod łagodny lub umiarkowany, to te myśli są tego typu. Ciekawe, co by było, gdyby mnie nie było. Chciałbym zniknąć. Ciekawe, czy rodzice przyszliby na mój pogrzeb. Ciekawe, jakby zareagowała w ogóle rodzina, gdybym sobie coś zrobił. Jeżeli to jest na takim etapie, to co prawda w większości przypadków nie są to myśli zagrażające życiu lub zdrowiu, ale i tak wymagają konsultacji nie tylko z psychologiem, ale także z lekarzem psychiatrą. Myśli samobójcze tego typu, tak zwane myśli rezygnacyjne,
że typu na przykład nic mi się nie udaje, nie ma sensu żyć, w ogóle po co się starać, czy szczególnie te ciekawe, co by było, gdyby mnie nie było, bo to bardzo często występuje taka myśl, one potencjalnie mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, więc w takich sytuacjach bezwzględna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą. Bo też jak Państwo trafiacie czy do gabinetu psychologa, czy psychoterapeuty, to nie każdy psycholog i psychoterapeuta jest przeszkolony do oceny ryzyka samobójczego. Oczywiście są tacy psycholodzy czy psychoterapeuci, którzy to robią, natomiast zawsze bezwzględnie, jeżeli są tego typu myśli, jest zalecana konsultacja z lekarzem psychiatrą i najczęściej, tak jak ja w gabinecie, piszę, że pacjent w gabinecie ujawnia myśli samobójcze typu ciekawe, co by było, gdyby mnie nie było, chciałbym lub chciałabym zniknąć. W gabinecie zaprzecza, że chce popełnić próbę samobójczą. I to jest taki pierwszy poziom, nawet jeżeli on jest bezwzględna konsultacja psychiatryczna. Drugi poziom, bardziej niebezpieczny, tych myśli samobójczych, to są już takie konkretne wyobrażenia, wręcz fantazje samobójcze. Czyli na przykład nastolatek wyobraża sobie własną śmierć. Wychodzi na dwór, widzi drzewo, no i na przykład wyobraża sobie siebie wiszącego na gałęzi. Siebie połykającego jakąś ilość leków, taką, chodzi oczywiście o przedawkowanie. Siebie w wannie z podciętymi żyłami. Jeżeli te obrazy są takie dość często występujące, czasem pojawiają się codziennie, czasem co kilka dni, czasami jest w kryzysie samobójczym na przykład jest tak, że one są od rana do wieczora i one są takie, te myśli są strasznie natrętne, bardzo trudno jest wybić się z takiego myślenia, no to wtedy także jest już większe to ryzyko samobójcze, także bezwzględna jest konsultacja psychiatryczna. Natomiast to, co przede wszystkim, może tak najbardziej rzuca się w oczy, jest jakby takim czynnikiem, który doprowadza nie tyle do konsultacji z psychiatrą, co już hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym, są myśli z planem samobójczym. I zawsze w gabinecie psycholog, czy psychoterapeuta, czy psychiatra powinien pytać się wprost, czy ty myślisz o tym, żeby się zabić, czy byłbyś w stanie to zrobić, jeżeli jak tak, to w jaki sposób to planujesz. I jeżeli pojawiają się takie nie tylko myśli, ale i wyobrażenia, a za tym stoją jeszcze konkretne czyny, no to tutaj zalecałbym raczej hospitalizację w szpitalu psychiatrycznym. Próbowanie samobójstwa polega na tym, że na przykład nastolatek bierze nóż, przykłada go do brzucha, ale nie wykonuje próby samobójczej, tak? Albo na przykład wychodzi przez okno i stoi na parapecie na wysokości 10 czy 15 metrów. To już są sytuacje, takie zachowania samobójcze, które mogą sprzyjać próbie samobójczej. Też często jest tak, że nastolatkowie piszą listy pożegnalne, oddają rzeczy, żegnają się z innymi, przepraszają. Nawet miałem taką pacjentkę raz, która miała 13 sposobów na odebranie sobie życia. Każdy z tych sposobów był potencjalnie zagrażający i szkodliwy. Na przykład rzucenie się pod samochód, rzucenie się pod pociąg, wyskoczenie z okna, podcięcie sobie żył, przedawkowanie leków. Dziewczyna wchodziła w próby samobójcze, to znaczy wzięła leki w dużych ilościach, ale no na szczęście nie zabiła się, tak? Nie skończyło się to śmiercią. Natomiast no trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że jak są myśli samobójcze, to absolutnie powinna się zapalić czerwona lampka i tu bardziej psychiatra powinien być pierwszą osobą do kontaktu niż psycholog, bo psycholog po pierwszej konsultacji i tak odeślę Państwa na konsultację psychiatryczną. Więc jakby no to zależy jak Państwo wolicie. Tak czasem łatwiej jest iść do psychologa czy psychoterapeuty, szczególnie takiego, który ma doświadczenie w pracy z nastolatkami, no to on będzie w stanie ocenić, na ile te myśli są w tym momencie zagrażające i podpowiedzieć, czy to już hospitalizacja, czy tylko konsultacja psychiatryczna. Więc te myśli samobójcze są takim dość ważnym aspektem, na pewno trzeba na nie reagować, na pewno też nie można myśleć w ten sposób, że nie wiem, że ktoś coś symuluje, udaje. Każda myśl samobójcza może być potencjalnie szkodliwa i zagrażająca. W żaden sposób nie można ich zaniechać działań w przypadku, kiedy te myśli występują.
Oczywiście bardzo często też w zespole depresyjnym występują wahania wagi i apetytu. I to może być różnie. Z jednej strony może być tak, że nastolatek na przykład w ogóle nie będzie jadł, czyli będzie się musiał zmuszać do jedzenia, nie będzie po prostu odczuwał głodu w ciągu dnia, czyli będzie się skarżył na brak apetytu, będzie ograniczał jedzenie do jednego posiłku dziennie i będzie musiał się do niego zmuszać, żeby go w ogóle spożyć. Czasami też idzie to troszeczkę w drugą stronę, czyli na przykład ktoś ma nadmierny apetyt i objada się, tak, czyli zajada emocje. Najczęściej jednak idzie to w tą stronę, że jest utrata wagi i tutaj można powiedzieć, że takim czynnikiem diagnostycznym w różnych narzędziach psychologicznych do mierzenia objawów depresji jest przede wszystkim utrata przynajmniej 1-2 kg w ciągu ostatnich dwóch tygodnia. Najczęściej to się bierze jako taki czynnik diagnostyczny. Tak jak wspominałem, też pojawiają się bardzo wyraźne problemy z nauką, z odrabianiem prac domowych. Oczywiście rozjeżdża się kwestia ocen w szkole. Nastolatkowie nie mogą się na niczym skupić, na niczym skoncentrować, są podenerwowani, ciągle rozproszeni i to nie jest tak, że ktoś po prostu, nie wiem, ogląda sobie YouTube'a i w międzyczasie słucha lekcji języka polskiego. Tylko te zaburzenia koncentracji i skupienia uwagi są na tyle poważne, że dana osoba czyta fragment tekstu lub akapit w książce na głos nawet 3 lub 4 razy i on kompletnie nie wie, co przeczytał. Po prostu nie jest w stanie się na tym skupić. Ten tekst się rozjeżdża, zlewa. Zapamiętywanie nawet najdrobniejszych, najprostszych informacji, które są wykorzystywane, czy to w szkole, czy w ciągu dnia, przychodzi z bardzo dużym trudem. Dlatego też niektórzy psychiatrzy w momencie, kiedy są problemy takie wyraźne z koncentracją, ze skupieniem uwagi, dają nastolatkom leki na koncentrację i skupienie uwagi, na przykład biotropil. Tak? Jest to jeden z takich leków, który ma na celu wzmocnienie pamięci, koncentracji i skupienia uwagi. Bardzo często też jest spowolnienie. Spowolnienie w zakresie myślenia, mówienia, poruszania się. Albo są momenty wręcz w drugą stronę, że ktoś jest tak pobudzony, tak nadruchliwy, że nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. Cały czas musi coś robić, cały czas jest jakiś niespokojny. No i ten objaw, który szczególnie nas powinien zainteresować, to są problemy ze snem i problemy z zasypianiem. Czyli jeżeli nastolatek kładzie się do łóżka spać i mija około, nie wiem, 20 minut i on nie jest w stanie zasnąć, ten czas wydłuża się do godziny, czasem do półtorej, czasem do 2-3 godzin, to ewidentnie to wskazuje na taki typowy objaw zespołu depresyjnego, który powinien od razu zwrócić naszą uwagę. Często jest też tak, że nastolatkowie albo śpią w ciągu dnia, albo są tacy zaspani, senni, zmęczeni, albo ten sen jest taki płytki, czyli na przykład osoba budzi się w środku nocy kilka razy, czyli zasypia na 2 godziny, budzi się, później nie może zasnąć, przegląda coś na telefonie i tak w kółko. Po prostu ten brak snu powoduje to wyczerpanie i wstanie rano jest bardzo dużym problemem, bo organizm nie ma czasu na regenerację. Też zdarzają się takie przypadki, że na przykład nastolatkowie budzą się zbyt wcześnie, na przykład godzinę, półtorej, czasem 2 godziny wcześniej przed czasem zamierzonym do wstania. I to także jest jeden z czynników takich diagnostycznych do zespołu depresyjnego. Tutaj macie Państwo najczęstsze objawy depresji u nastolatków. Tak jak Państwo widzicie, wcale nie myśli samobójcze są takim czynnikiem. Też nie zawsze nastolatkowie chcą o tych myślach samobójczych mówić. Trzeba też w odpowiedni sposób o to dopytać. Ale jak ktoś pracuje w gabinecie, ma pacjentów, tak, przyjmuje codziennie, no to jakby nie będzie problemem, żeby o te myśli dopytać. Więc najczęściej występuje obniżony nastrój. I ja bym tu jeszcze dodał ta tendencja do przeżywania silnej złości, czyli ten nastrój drażliwy, problemy ze snem, trudności z koncentracją, zaburzenia apetytu. Są takie 4 bardzo charakterystyczne objawy, które występują w zespole depresyjnym. I teraz tutaj jest co prawda w tej prezentacji taki kawałek dotyczący postępowania w przypadku myśli samobójczych, na co zwrócić uwagę.
Natomiast ja może nie będę już tego tutaj Państwu mówił, bo wydaje mi się, że o tych myślach samobójczych dość dokładnie i szczegółowo Państwu powiedziałem. Jeżeli chodzi o ten taki tutaj jest punkt szósty, upewnij się w mieszkaniu, domu nie ma żadnych ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. No to tutaj kwestia jest taka dyskusyjna. Jeżeli są takie realne wyobrażenia dotyczące śmierci i umierania poprzez podcięcie sobie żył, nie wiem, wyskoczenie z okna, połknięcie tabletek, no to wtedy trzeba ograniczyć dostęp do tych metod, o których dziecko mówi na przykład w gabinecie. Natomiast jeżeli wtórnie do depresji rozwijają się też tendencje autoagresywne, czyli samouszkodzenia, to jeżeli nastolatek się tnie, to raczej się nie zabije. Dlaczego? Ponieważ samouszkodzenie, choć może wydawać się to Państwu dziwne, jest zachowaniem wentylującym. Wentylującym napięcie emocjonalne, z którym ten nastolatek sobie nie radzi. I najczęściej tak jest, że jeżeli ktoś się okalecza, to raczej nie planuje się zabić. I tak też uczą nas psychologów czy psychoterapeutów, że samouszkodzenie to jest bardzo szybki środek na redukcję bólu, napięcia, jakiegoś niepokoju. On działa w taki sam sposób jak lek na ból głowy. Jest to taka pigułka, którą nastolatek bierze po to, żeby wentylować napięcie emocjonalne, żeby poczuć jakąś ulgę psychiczną poprzez zadanie sobie bólu fizycznego. I oczywiście praca z samouszkodzeniami nie jest przedmiotem naszego spotkania. Jest to taki wątek, którego nie chciałbym aż tak bardzo szeroko może tutaj poruszać, natomiast często występuje. Tak? Jeżeli jest depresja, mogą się pojawić samouszkodzenia bardziej u dziewczyn niż chłopców i to na pewno nie są uszkodzenia takie, które widać na rękach. Jeżeli dziecko się tnie na rękach, to znaczy, że w pozostałych częściach ciała już nie ma już miejsca. Tak najczęściej nastolatkowie tną się na brzuchu, na piętach, na nogach, na wewnętrznych częściach ud. Tam jest najwięcej tych śladów, bo najłatwiej je jest też ukryć. Natomiast to, co jakby jest takie bardzo niepokojące, to jest to, że dzieciaki czasem rozsyłają do siebie zdjęcia pociętych części ciała. I tutaj trzeba bardzo mądrze od razu zainterweniować, czy to w szkole, czy to w domu, zgłosić tę sprawę na przykład do psychologa szkolnego, ponieważ może nastąpić zjawisko zwane zarażeniem, czyli jeżeli w klasie jedna osoba się tnie, jeżeli to wyjdzie w szerszą grupę, to zaraz w tej klasie oprócz jednego nastolatka, który w ten sposób na przykład wentyluje swoje emocje, będziemy mieć jeszcze 4 osoby, które próbują samookaleczeń. I jakby trzeba być bardzo tutaj takim uważnym na to, zwracać uwagę, edukować, żeby w żaden sposób nie rozmawiać między sobą, jeżeli chodzi o nastolatków, tak, na te tematy, nie wysyłać tym bardziej zdjęć, jakichś filmów, faktów okaleczania, no bo to może wywołać w innej osobie podobną reakcję i ta osoba też może mieć taką chęć, żeby spróbować. Więc oczywiście ograniczamy dostęp do metody, ale raczej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy za tą metodą stoi konkretna myśl samobójcza z wyobrażeniem lub z planem samobójczym. Natomiast jeżeli na przykład schowacie Państwo żyletki, a ktoś będzie chciał się pociąć, to on i tak tą żyletkę sobie znajdzie, wykręci wkład od temperówki, weźmie nożyczki, cyrkiel i się potnie. Dlatego nie zaleca się, nawet w przypadku terapii samouszkodzeń, zabierania ostrych przedmiotów z pokoju nastolatka, ponieważ też takie rodzice czasem robią, że oglądają te dzieci, tak? Każą im się rozbierać, pokazywać części ciała. To są absolutnie takie złe praktyki, które nie powinny mieć miejsca i też często psycholodzy czy psychoterapeuci zwracają na to uwagę w edukacji rodziców, żeby tego po prostu nie robić. To jest problem związany z regulowaniem emocji, potrzebne jest wsparcie psychoterapeuty i przy odpowiedniej psychoterapii, kiedy nastolatek chce od tego odstąpić, jest możliwość jakby pomocy.
I teraz, jeżeli jeszcze chodzi o tą diagnostykę depresji, to ja powiedziałem Państwu, że są różne objawy. O tych objawach troszeczkę Państwu opowiedziałem. Natomiast też muszę jakby tutaj powiedzieć, jak to robimy w praktyce. Tak? No bo jeżeli ktoś trafia do psychologa czy psychoterapeuty, to pamiętajcie Państwo, że ani psycholog, ani psychoterapeuta nie stawia diagnoz. Diagnozy stawia tylko lekarz psychiatra. Więc ja nawet jak przekazuję informacje na piśmie do rodziców o wstępnej diagnostyce zespołu depresyjnego, bo tak najczęściej pisze, że to jest zespół depresyjny, to ja nie jestem od tego, żeby, wiecie Państwo, no, określić, czy to jest takie nasilenie depresji, czy to jest choroba afektywna dwubiegunowa, teraz jest epizod maniakalny, a nie depresyjny. Mnie takie rzeczy nie interesują, to jest problem psychiatrów, niech oni się tym martwią. Natomiast jeżeli trafia nastolatek i objawy występują przynajmniej 2 tygodnie, to ja wtedy wpiszę, że w trakcie wywiadu psychologicznego wspartego na przykład jakimś szybkim testem objawów depresyjnych plus dokonanie badania przy pomocy, nie wiem, skali depresji Beka czy CDI-2, narzędzia do mierzenia objawów depresji, no, że to wskazuje na występowanie objawów zespołu depresyjnego. Są myśli samobójcze bez planu do realizacji, nastolatek zaprzecza temu, że chce się zabić. Proszę o bezwzględną konsultację psychiatryczną, tak? I jakby w ten sposób trzeba na to patrzeć, też z takiej perspektywy szkolnej, jeżeli, no nie wiem, wypłynie taka informacja bardziej od dziecka, że na przykład kolega lub koleżanka mówił, że ma myśli samobójcze, to trzeba jakby edukować, że nie można tego ukrywać, tylko trzeba jakby poinformować rodziców na piśmie o problemie. Są 3 sposoby. Przekazywania informacji, ale to bardziej dotyczy psychologów pracujących bezpośrednio z nastolatkiem. Natomiast ta informacja musi wyjść na piśmie. To jest jakby bardzo ważne. Tak? I rodzic najczęściej kwituje, że został poinformowany o problemach ze zdrowiem psychicznym, które dotyczą jego dziecka. To jest taki dość ważny wątek papierologii, no ale to też jest tak zwany, no, wiecie Państwo, dupochron, tak? No bo jednak to jest sytuacja, która potencjalnie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Tutaj wkleiłem Państwu skalę depresji Beka, czyli narzędzie BDI-2 w wersji tej nowszej, czyli z 2. Możecie Państwo sobie na to zobaczyć. Najczęściej jak już ktoś trafia do gabinetu, takie są moje doświadczenia, to raczej takich łagodnych objawów depresyjnych się bardzo rzadko zdarza. Raczej jak ktoś już przychodzi, to jest osoba w umiarkowanym albo w ciężkim. I najczęściej jest to już ciężki epizod, więc bezwzględna jest wtedy konsultacja z lekarzem psychiatrą. I teraz jak leczyć tą depresję? No oczywiście ktoś... To jest jakby dość ważny wątek, więc ja opowiem o tym może w taki sposób, że najpierw skupimy się na kwestii psychoterapii depresji. Jutro, jak będziemy mówić o takiej depresji dzieci bardziej i o tym, co robić, żeby w ogóle zapobiegać obniżonemu nastrojowi, to ja o tym bardziej jeszcze szczegółowo Państwu powiem, podając konkretne przykłady czy materiały, które będziecie mogli sobie Państwo wykorzystać do tego, żeby nie doprowadzić do powstania objawów czy depresji, czy obniżonego nastroju. Natomiast teraz tak czysto praktycznie, jeżeli chodzi o pracę gabinetową. Trafia nastolatek, zakładamy, że ma na przykład epizod ciężki, trafił do psychiatry, dostał leki, na przykład Seronil albo Sertranor, albo Asertin, tak? czy no te leki takie typowe, antydepresanty, SSRI-e tak zwane. Też musicie Państwo wiedzieć, że one są nieuzależniające i najczęściej ich skuteczność działania jest po 2 tygodniach od zażycia. Chodzi oczywiście o to, żeby ktoś regularnie te leki przyjmował zgodnie z zaleceniem psychiatry. I najlepsze rezultaty to jest tak 1 do 2 miesiące po zażyciu pierwszej dawki. Wtedy jest to leczenie farmakologiczne najbardziej skuteczne. Natomiast to często nie wystarczy do tego, żeby się wyleczyć. Leki mogą wspomóc proces leczenia, ale główna praca powinna być w gabinecie, czyli psychoterapia. Jest 5 takich aspektów pracy.
z zespołem depresyjnym, z depresją. Pierwsze to jest aktywność i ruch. Czyli naszym celem jest przede wszystkim to, żeby tą osobę uaktywnić poprzez aktywizację behawioralną, których powiem Państwu jutro bardzo szczegółowo, podając konkretne przykłady. Natomiast chodzi o to, żeby już od samego rana wprowadzić ten organizm dziecka, nastolatka w ruch, w pewną rutynę, w pewną powtarzalność, w pewne działanie. Dlatego też no tutaj istotne są na przykład takie aktywne poranki, czyli budzimy się na przykład pół godziny lub godzinę wcześniej przed zajęciami szkolnymi. Mamy wtedy czas na to, żeby się umyć, przemyć twarz na przykład zimną wodą, ubrać się, zjeść śniadanie i w lekcjach zdalnych uczestniczyć nie na łóżku w piżamie nieprzygotowanym, tylko już przygotowanym do zajęć przy biurku. Też wtedy pracujemy nad tym, żeby wprowadzać ruch i aktywność fizyczną. Na przykład ostatnio wyszły takie badania, które pokazują, że jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie przez przynajmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut, chodzi o bieganie, jazdę na rowerze, rolki, tego typu aktywności, bardziej takie z fitnessem, tak, związane z taką aktywnością fizyczną, to tacy pacjenci, jak pokazują badania, po upływie od 6 do 12 tygodni uzyskują takie same rezultaty w leczeniu depresji, jak pacjenci, którzy od 6 do 8 tygodni przyjmują leki antydepresyjne. Więc pierwszym bezwzględnym aspektem jest uruchomienie nastolatka. Spacery, wyjścia na dwór. To się robi przy pomocy aktywizacji behawioralnych. Na tych aktywizacjach behawioralnych pracujemy w początkowej fazie terapii. Drugi aspekt, który poruszamy, to jest kwestia regulowania emocji i uczuć. I to jest temat obszerny, bardzo długi, ja o tym nie będę mówił teraz tak bardziej szczegółowo. Natomiast najczęściej jest tak, że przynajmniej z mojej praktyki tak wynika, że ta depresja, no to się bierze też stąd, że ktoś negatywnie myśli o pewnych emocjach, na przykład o smutku, i go tłumi w sobie. Czyli te dzieciaki często nie potrafią regulować swoich emocji w sposób taki zdrowy w relacjach z innymi ludźmi. I te emocje są stłumione nawet przez wiele miesięcy, przez wiele lat, i one w pewnym momencie eksplodują pod postacią na przykład depresji. Dlatego trzeba nauczyć takiego nastolatka regulować emocje i lepiej sobie w bardziej zdrowy sposób z nimi radzić. Tutaj też na przykład jak ktoś jest w terapii i się okalecza, no to pracujemy nad tym, żeby powoli odstępował od tej formy radzenia sobie z emocjami. Następnie jest ten wątek, o którym Państwu mówiłem, czyli kwestia podniesienia samooceny. I tutaj największy wpływ na kształtowanie tej samooceny mają rodzice. Jeżeli razem z psychologiem czy psychoterapeutą współpracują, to jesteśmy w stanie poprzez takie drobne kawałki, poprzez takie puzzle z tygodnia na tydzień zwiększyć tą samoocenę. Oczywiście w trakcie pracy nad samooceną chodzi o to, żeby ruszyć tą sferę poznawczą, bo na początku skupiamy się tylko na napędzie, czyli na działaniu, podnosimy aktywność w sposób taki, no czasem zmuszając wręcz się do pewnych aktywności, a następnie na etapie pracy nad samooceną pracujemy nad myślami, czyli przerabiamy negatywne myśli, czyli zniekształcenia poznawcze. Staramy się nauczyć nastolatka bardziej zdrowych sposobów radzenia sobie z myślami, które się w jego życiu pojawiają. Pracujemy też na początkowej fazie, kiedy jest wprowadzona aktywność i ruch, troszeczkę z tymi myślami, ale bardziej w taki sposób, żeby zająć się czymś innym, żeby odwrócić uwagę od tego negatywnego myślenia, żeby za nim nie podążać. Natomiast dopiero na tym czwartym etapie tak naprawdę pracujemy na zniekształceniach, na myślach automatycznych, uczymy się podważać nasze automatyczne myśli, czyli te takie myśli, które, jak wiecie Państwo, każdy z nas ma od 50 do 70 tysięcy takich myśli w ciągu dnia. My staramy się nauczyć nastolatków tego, aby oni z nimi dyskutowali i bardziej zdrowo, konstruktywnie myśleli o sobie samym. I ostatnim etapem jest oczywiście zapobieganie nawrotom, czyli trzeba pracować nad takim podtrzymaniu
i uczy się nastolatków, jak rozpoznawać wczesne objawy nawrotu, co to jest w ogóle nawrot depresji, co wtedy zrobić, gdzie szukać pomocy, mieć przygotowane takie plany bezpieczeństwa w sytuacjach radzenia sobie z obniżonym nastrojem. I też oczywiście możemy się wspierać przy pomocy leków i to często też się dzieje, ale zobaczcie Państwo, że w przypadku dzieci i nastolatków skuteczność farmakoterapii może być niższa niż u dorosłych. Tak jak mówiłem, leki nie działają od razu, oznaki poprawy pojawiają się najwcześniej po około 2 tygodniach. Na początku może być takie przytłumienie w momencie, kiedy ktoś bierze te leki, co czasem zniechęca kogoś do przerywania leczenia farmakologicznego. I to jest bardzo złe. I teraz tak, jest też taki mit dotyczący leków antydepresyjnych, że jeżeli ktoś będzie brał leki antydepresyjne, to jak ma myśli samobójcze i zwiększy się jego napęd, czyli ta aktywność, to może być większe ryzyko próby samobójczej w wyniku przyjmowania leków. No i nie jest tak do końca, ponieważ taki efekt jest zarówno w przypadku osób, które biorą leki, jak i tych osób, które tych leków nie biorą. Dlatego oczywiście zawsze wyczulamy na to rodziców i nastolatków, pracujemy, że możesz mieć więcej siły, możesz być bardziej narażony na wejście w zachowanie samobójcze, natomiast no, to nie jest związane z przyjęciem leków, tak po prostu jest w depresji, że zarówno przy lekach i bez leków jest tak, że zwiększa się w początkowej fazie, w pierwszych tych 2 tygodni, jest troszeczkę wyższe to ryzyko próby samobójczej, ale tak jest zarówno w przypadku pacjentów, którzy nie biorą leków. Oczywiście, tak jak macie tutaj Państwo widzicie, ile powinno trwać to leczenie właściwe, podtrzymujące, najczęściej rok czasu, czasem dłużej, ale to najczęściej dotyczy takich osób, które nie pracują, nie chcą zmiany, tak? Jeżeli, ja to zawsze mówię pacjentom tak, że teraz masz już jedną tabletkę antydepresyjną, którą przyjmujesz rano, natomiast teraz będziemy starać się, abyś do swojego życia wprowadził w sposób naturalny kolejną taką tabletkę i zachęcam do takiej aktywności, na przykład do spacerów 30-minutowych codziennie przez kilka tygodni, jeżeli to się odbywa, no to jak najbardziej to poprawia nastrój w takiej perspektywie długofalowej. I ostatnia rzecz, zalecenia dla rodziców, czyli co robić, jak reagować na to, bo to jest ten rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę. Po pierwsze, uwierzyć w to, że jest to realny problem, a nie złe zachowanie czy okres jakiegoś tam buntu czy niechęci wobec rodziców. Trzeba odpuścić, ale tylko w takich sytuacjach, kiedy no, widzimy, że jest naprawdę źle. Może być tak, że ktoś nie będzie miał siły wstać z łóżka, czyli nie mówimy całymi dniami leżysz w łóżku, nic nie robisz. Tego typu rzeczy na pewno nie pomogą. Raczej zachęcanie, wsparcie. Jutro też o tym będę mówił, w jaki sposób wspierać taką osobę z obniżonym nastrojem, w jaki sposób do niej mówić. Najczęściej robi się to w bardzo prosty sposób, czyli rodzic nie może też udawać swoich reakcji emocjonalnych. Czyli na przykład, jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni, ni to lepiej jest tego nie powiedzieć, niż powiedzieć w sposób nieszczery, bo dziecko to wyczuje. Czyli lepiej jest odnosić się do konkretnych faktów. Na przykład widzę, że było Ci ciężko, ale fajnie, że posprzątałeś pokój. Albo widzę, że posprzątałeś pokój, dziękuję. Tak? Proste komunikaty najczęściej są skuteczne i to jest ta cegiełka, którą rodzice mogą dorzucić do procesu leczenia. Nie oceniamy, nie krytykujemy objawów choroby. To jest często, tak, występuje u rodziców, że no on nic nie robi, całymi dniami leży, no jak to jest i tak dalej. No to generalnie jest bardzo przeszkadzające. Więc trzeba by było tutaj bardziej iść w taką wsparcie, tolerancję, zrozumienie też przede wszystkim problemu i nie zaprzeczanie temu problemowi, bo zaprzeczanie problemowi, takie
odpychanie problemu, niereagowanie od razu prowadzi najczęściej do tego, że nastolatek jeszcze bardziej się wycofuje, jeszcze bardziej się zamyka i doświadcza tego odrzucenia emocjonalnego, które jest jednym z takich charakterystycznych czynników przeszkadzających w zdrowieniu. Zresztą...